Cześć. Cześć. Jesteśmy w Answer Life. Tak, nazywam się Agata. Jestem Grzesiek. A to jest Louis. I bez oki miś. Tak, na początku był jedno oki miś, ale teraz już jest bez oki miś. Niestety, ale bardzo go kochamy również. Więc witamy Was, kochani, na naszym kanale. Będzie to seria trochę innych odcinków teraz, naszych vlogów, gdzie będziemy robić Wam... Tak, będziemy opowiadać stronę techniczną budowywaną. Tak, taki tour. Będziemy mówić, jakich narzędzi używaliśmy tam troszkę, jakich materiałów do budowy używaliśmy, jakich podzespołów przy budowie i wszystko, co z budową związane. Dokładnie. Nie będzie to jakiś może super techniczny... Nie będą to może jakieś super techniczne odcinki, gdzie będziemy pokazywać, jak każdą śrubkę odkręcamy i przykręcamy, ale ktoś tam coś wyłowi, jakieś cenne informacje na pewno. Od co? A z drugiej strony to jest bardzo indywidualne względem samochodu, który się kupiło, więc... Tak, i zabudowy jakąś się robi i czego się używa, czy się montuje okna, czy się nie montuje okien, czy tak. To, czy tamto, tak. Ale warto się zainspirować. Mamy nadzieję, że komuś się to przyda, to co robimy. Od co? I będziemy się bardzo cieszyć, jeśli dacie lajka i zasubskrybujecie nasz kanał. Super. To co? Numer jeden. Numer jeden. Jak znaleźliśmy auto? Kiedy znaleźliśmy w sumie? To też. Znaleźliśmy auto na duńskim odpowiedniku, a mieszkamy w Danii, więc na duńskim tak. Odpowiedniku Allegro. I tak też kupiliśmy auto od handlarza, który handluje autami dostawczymi typowo. Mm-hmm. Zastanawialiśmy się też nad kupnem auta w Polsce. Ale koniec końców zdecydowaliśmy się na kupno auto tutaj. Cenowo wyszło nawet trochę taniej niż w Polsce. O dziwo, bo auta są horrendalnie drogie tutaj w Danii. Tak. Wybraliśmy Volkswagena Craftera. Plan też był... W planie był też Ford Transit, jako pierwszy właściwie. Tak. Ale ze względu, że tutaj transitów jest jakoś... Mało i drogie. Mało i drogie. A dlatego chcieliśmy właśnie w Polsce też poszukać tego auta. Mm-hmm. Ale słuchajcie, jak podliczyliśmy te wszystkie koszty tak naprawdę... Tak, bo to by trzeba lecieć do Polski, przywieźć tutaj, a więc jeszcze pracowaliśmy i to dokładnie. I tamto, więc nie opłacało nam się to w ogóle. Dokładnie. Zdecydowaliśmy się na Craftera, kupiliśmy go tutaj i w międzyczasie pracując... Przerabialiśmy go na kampera. Czyli to było w czerwcu 2019 roku i szczerze mówiąc wakacje tego lata za dużo tak nie robiliśmy, bo i to były wakacje i praca, to tak jakby zanim zaczęliśmy naprawdę coś robić, to chyba troszeczkę w lipcu i później od sierpnia dalej tak naprawdę do takiego piku naszych prac, czyli to było do stycznia praktycznie tego roku. Tak. Więc jedna z pierwszych prac, którą zrobiliśmy, to było tak naprawdę wyciągnięcie płyty dzielczej, czy tej ścianki działowej, tak naprawdę. Tak, między szoferką a przestrzenią ładunkową. Tak. Zdecydowaliśmy się na wymianę jej ze względów na ocieplenie i zabudowę tej przestrzeni nad głowami, gdzie kierowca siedzi i pasażer. Tak. Chcieliśmy tam dodatkową przestrzeń mieć na nasze rzeczy. Dokładnie. Przez to też przerobiliśmy tą ściankę i udało nam się to zrobić naprawdę dobrze. Tak. Odizolowaliśmy też wszystko, ociepliliśmy, tak. Więc bardzo jest... dobrze to wygląda. Więc naszym następnym krokiem podczas budowy vana jest zabudowa przestrzeni nad szoferką. Wycięliśmy szablon z kartonu, zacinaliśmy go praktycznie milimetr po milimetrze, żeby ładnie dopasować tam. Mówimy o tym miejscu tutaj, który będzie później przestrzenią na pościele, może coś takiego, jakieś lekkie rzeczy. Więc zacięliśmy taki szablon z kartonu, odrysowaliśmy go później na płycie. I to już jest skończone. To już odrysowany szablon i wycięty już na płycie. Też już jest dopasowany. Pozwolę go sobie teraz zamontować. Jakie grubości jest ta płyta? To jest płyta 6 mm, ta sama, którą będziemy używać do obudowy ściany. Wymierzyliśmy sobie tutaj ładnie 6 cm, tu 6 cm. Tak mniej więcej pasuje. Ta część będzie zabudowana, bo tutaj będzie prysznic, więc tutaj będzie tylko małe jakieś wejście do tego, więc tam będziemy wpychać albo wyciągać coś. Od dołu będziemy obijać też
czymś takim. Praktycznie ten sam kolor jak oryginalna podsofitka. Nie wiem, czy to będzie widać. No, praktycznie to samo. Więc tym okleimy to od spodu i powinno wyglądać całkiem dobrze. I generalnie kupiliśmy tą podsofitkę z resztek W sklepie dywanowych. Tak. Za 100 koron. Obijamy tą płytę, którą wycięliśmy wczoraj dywanem. Przykręcamy ją najpierw z tej strony, przykręcimy ją razem z dywanem. Tak założymy ładnie. No i po kolei, kawałek po kawałku będziemy docinać i zawijać, docinać ten, żeby ładnie, ten dywan, żeby ładnie kąty wyszły tutaj i zaginać go do środka. Będziemy używać też gwoździków małych, żeby ładne takie wykończenia porobić. No i powinno to dobrze wyglądać. Przymocowaliśmy dywan najpierw, ładnie. Tutaj, jak widać, ładnie tą łatą do brzegu. Tam później głębiej użyliśmy mniejszych kawałków i przykręciliśmy wszystko na leżąco najpierw na podłodze. Później dokręciliśmy wewnątrz te elementy boczne do szoferki, tak naprawdę do kabiny. Dokręciliśmy też metalowe kątowniki do tego elementu głównego. I wtedy wszystko przykręciliśmy od dołu, te boczne elementy i te metalowe kątowniki na koniec do czoła tak naprawdę samochodu. Proponuję wymierzyć dokładnie, czy macie odpowiednie wkręty, żeby nie wyszło na drugą stronę. Nam się udało, nie wyszło na drugą stronę, więc jest dobrze. A tutaj to nieważne, że się tak troszkę rusza tutaj, bo tu będzie ściana jeszcze, tu jeszcze będą montowane do tego wsporniki wzdłuż i tu będzie wejście do całego tego schowka. Jak widać, to jest pierwsza ścianka, teraz tutaj pójdą łaty, tutaj pójdzie izolacja i przyjdzie druga ścianka i później dopiero tutaj będziemy budować naszą piękną kuchnię, ale najpierw zaczniemy od prysznica. Wycięliśmy też dziurę na naszą przestrzeń tutaj schowek. Później zabraliśmy się za okna. To był też duży taki projekt, który chcieliśmy od początku zrobić. W aucie mamy dwa duże okna, albo dwa większe okna. Jedno dachowe okno, które jest zarazem wentylacją. Tak, jest nad prysznicem, że tak. To spełnia swoją funkcję też podczas brania prysznica. Cała para może być wyssana spod prysznica szybko i efektywnie. Dokładnie. Więc to też to? Więc są to okna Dometic, firmy Dometic. Są wyposażone w rolety Moskitiere. Tu widać, ładnie się otwiera, wszystko jest zbudowane od razu. I też zasłonkę gotową. Okna są uchylne, nie są przesuwane. I jest podwójna pleksa w nich, więc powinno być trochę cieplej w związku z tym. Jedno jest 80x45, a drugie tutaj pod spodem jest 1x50 cm. Jedno będzie tutaj, z tej strony. Tu będzie mniejsze. Tak, dokładnie. A z drugiej strony będzie większe. I jeszcze trzecie małe okienko będzie gdzieś tutaj w dachu, tutaj. Wymierzamy miejsca, gdzie będziemy wiercić dziury na kąty tutaj, żeby ładnie były zaokrąglone, żeby dopasować ładnie okno. I tutaj jakie to są wymiary? 1,2 mm, odchodzimy od dołu, 1 cm 2 mm od tej strony i wtedy mamy ładne, tutaj przykładamy wiertełko i ładnie tu będzie wywiercona dziura okrągła, gdzie ma ładnie wejść okienko i dopasować się. I to jest dokładnie względem instrukcji okien Dometic. Więc najpierw próbowaliśmy użyć tego, ale się nie dało, bo musi mieć takie wiertło naprowadzające. Bez tego to nam się ślizgało, bo ta blacha jest dość śliska i nie dało się po prostu z tym zrobić. Więc pojechaliśmy kupić dokładnie to samo, tylko że z naprowadzającym wiertłem.
i teraz będzie idealnie. A to oddamy. Skup. Więc wycięliśmy duże dziury i będziemy teraz docinać linię. Mała sugestia. Najlepiej mieć earplugsy, bo jest hałas nie z tej ziemi i no i powodzenia. Dobra, dobra, jedziemy. Jedziemy. No więc, pierwsza rama zrobiona, 89x45. Ładnie poskręcałem na dwa wkręty, żeby nic tu się nie ruszało. I pasuje idealnie na ramę okna. I teraz będzie dokładniej widać, dlaczego robimy tą ramę. A robimy ją dlatego, żeby pozbyć się tej pustej przestrzeni między oknem a ramą właściwą. Teraz ładnie widać, jak tu będzie dokręcimy wszystko, to będzie ładnie dolegać i wtedy okno będzie w pełni funkcjonalne. Jeszcze raz pokażemy młowski kierkę, ładnie tu się zapina. Bom. Tu jest roletka. Udało nam się wyciąć wszystko, jest ładnie na wymiar. Aga ładnie objechała to w koło tutaj pilnikiem i pomalowała, żeby tam nie rdzewiało hammerite'em. Teraz nakładamy Sikaflex na ramę drewnianą, tak, która przyjdzie od środka. I też nakładamy Sikaflex na ramę tutaj wokół okna, która przychodzi od zewnątrz. I później robiliśmy też bazę pod brodzik. Tak, to już to baza pod brodzik to też był taki punkt bardzo ważny przy naszej budowie, bo reszta jakby całej dalszej budowy była uzależniona od tego właśnie punktu i kwestie logistyczne później. No, jeśli to nie było zrobione, to nie mogliśmy tak iść z dalszym etapem budowy. Dokładnie. Więc dlatego to był jeden z pierwszych punktów, którego się podjęliśmy. Więc teraz będę wycinał dziurę w podłodze, żeby zrobić odpływ. To będzie odpływ, tutaj jest od brodzika, od prysznica, tu będzie podłączony, a z drugiej strony będzie, gdzieś w tym miejscu będzie zlew, będzie rurka w dół poprowadzona i później odprowadzona w bok. Dokładnie ta. Oby będą schodzić się tutaj, łączyć w ten sposób i wchodzić na dół, gdzie będzie zbiornik na szarą wodę. I to tyle. Zrobiłem ramę pod prysznic, tak żeby podnieść prysznic, żeby tam odpływy ładnie pasowały. Więc tak to będzie wyglądać. Tu jest już odpływ zamontowany. Muszę go jeszcze dołożyć silikonu tam do niego. Zakładam teraz to, czy mi to pasuje. To będzie wyglądać i tutaj teraz
Na wysokość takiej łaty będzie podłoga podniesiona jeszcze. Więc brodzik będzie dość dużo wyżej. Ale i tak się zmieścimy tutaj. Chyba mogę stanąć. Tak, akurat. Nawet jak mam kofon. No, że czasem wciągasz to też. Z suchymi włosami tak lepiej nie kombinować. No, no wciągnie i wydmucha górą. No, ale to powinno być dobrze. Czyli to był brodzik. Była w takim razie też podłoga? Tak, podłoga też dość sprawnie poszła. No, tak. Chyba jeden z najłatwiejszych takich elementów przy budowie wana. Tak. W dwójkę bardzo sprawnie. Szkielet. Położenie łat, tak. Włożenie izolacji, ocieplenia i położenie płyt tak naprawdę. Tak. A jeszcze przede wszystkim na początku to wyczyszczenie. Porządne wyczyszczenie podłogi. Porządne szczotką. Wyczyszczenie, pomalowanie hammerite'em. Tak, tak. Solidnie, przy kupnie wana tak naprawdę zleciliśmy handlarzowi już wyrzucenie wszystkiego z wnętrza, z przestrzeni ładunkowej, bo było strasznie zaniedbane to wszystko. Było plamy po oleju jakieś rozlane i tak dalej, więc nie chcieliśmy tego w ogóle mieć do czynienia z tym. Co trochę może był minus, bo później nie mieliśmy szablonów jak odrysowywać tą podłogę dokładnie. I tak dalej. Ale koniec końców poradziliśmy sobie bardzo dobrze z tym i przynajmniej nie musieliśmy się brudzić w tym wszystkim, bo strasznie było. Dokładnie, więc to zostało wywalone, dzięki czemu mieliśmy czyste pole do popisu w wanie. Więc przyjechaliśmy na zakupy po drewno, mamy wszystko zapakowane. Mamy 45 łat o długości 4 m 20 cm. Później mamy 1,2 mm na podłogę. I na ściany mamy 6 mm, 10 płyt, a tych na podłogę mamy 5 sztuk. No. Wzięliśmy sobie też takie fajne kartony, żeby ładnie odrysowywać, jak będziemy potrzebować. Najpierw odrysujemy sobie na kartonie, a później dopiero na płytach będziemy wycinać, więc będzie łatwiej. No i to jedziemy dalej po ocieplenie teraz. Więc oczyściliśmy podłogę z rdzy, szczotką drucianą. Gdzieś tu była szczotka druciana. O, tam leży szczotka druciana. Oczyściliśmy też, odtłuściliśmy takim specjalnym płynem do odtłuszczania. Użyliśmy płynu do odtłuszczania piekarników. Tak, zaraz wam pokażemy, po prostu to jest... No był tańszy. Tak, to jest zwykły Ajax, po prostu jakiś tutaj do mikrofalówek i do piecy. Więc spoko dał radę, bo generalnie dużo było takich tłustych plam, bo ta część, to był w ogóle samochód używany przy budowie metra, takie różne, wiecie, transportowe rzeczy, więc tutaj po prostu był jeden wielki syf i malaria, jeżeli chodzi o tłuszcz. I chcieliśmy zrobić wam film, żeby pokazać, jak jest przed i po. Nie malujemy całej podłogi, co prawda, ale malujemy, no tam, gdzie rdza wychodziła. Zabezpieczamy po prostu te wrażliwe punkty i tam, gdzie tutaj widać na przykład łączenia takie delikatne, bo cały samochód składa się z segmentów, to głównie też zabezpieczamy. I dużo dziur jest ogólnie w podłodze, więc te dziury też zabezpieczamy. Tak, widzicie, to wszystko zostanie przykryte. I po prostu mamy ten sam hammerite, który używaliśmy do innych dziur i zabezpieczeń. Więc właśnie skończyliśmy drewnianą ramę pod stelaż pod podłogę. Użyliśmy łat 2,5 cm na 5. Dodaliśmy dodatkowe wzmocnienie tu, gdzie będzie miejsce na akumulatory. I tam, gdzie będzie zbiornik na wodę. 70 litrów, który będzie stał w pionie, więc dość duże ciśnienie będzie tam. Na to przyjdzie... W dziury przyjdzie izolacja, wata szklana, ekobat, na to przyjdzie folia aluminiowa, bąbelkowa, podwójna i wszystko będzie zaklejone taśmą, że tam w ogóle nie będzie wilgoć dochodzić. Tu podkleimy jeszcze silikonem, żeby nic nie wchodziło tam pod to. I na to przyjdzie 1,5 centymetra, 12 mm płyta sklejka. Tak. Czyli tak, podłoga, brodzik. Aha, później jeszcze było wejście na elektryczność, na main hookup. Tak, główne podłączenie na zewnątrz, w razie postoju na kampingu. Mamy też to zrobione. Tak. No i to wszystkie dziury takie, które robiliśmy. Tak, tak. Z tej strony będziemy wycinać dziurę pod główne podłączenie prądu, jeśli będziemy gdzieś na kampingu stać. Albo do domu sobie pojedziemy, do Polski. To tu będziemy się mogli podłączyć.
i wtedy będziemy mieli zasilanie z zewnątrz, czyli z linii 230 V. No. Był kabelek, tylko będziemy podłączyć i wtedy cały system w samochodzie będzie zasilany z zewnątrz. Nie będzie pobierał energii z paneli słonecznych. To by było tyle. Nie chcemy przedłużać tego, nie chcemy wrzucać wszystkich informacji w jeden odcinek. Mhm. Więc to jest pierwszy z tej serii, jak zbudowaliśmy vana. I kolejne odcinki będą również, nam się wydaje, takie esencjonalne i o takie ważne tematy vanie, jak na przykład gaz, instalacja gazowa, woda, elektryka. Mhm. Więc śledźcie nas na YouTubie. Nowe odcinki będą przychodzić co tydzień, w sobotę. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to będziemy się bardzo cieszyć, jak zasubskrybujecie nasz kanał i jak dacie lajka, to by było super. I jeśli Wam się podoba coś takiego, zostawcie komentarz, jeśli mamy nagrywać więcej tego typu wideo i udostępniać, to chętnie się tego podejmiemy, jeśli jest taka potrzeba. Dokładnie, więc trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki. Cześć, pa!